Powstający za naszymi plecami mural jest jednym z wielu działań realizowanych w ramach projektu zakupu wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjno-informacyjnych. Przedstawia on historyczną panoramę Opola na podstawie miedziorytu Karla Friedricha Stuckarta z 1819 roku. Malujemy rycinę przedstawiającą widok panoramy Opola z XIX wieku. Jest to standardowa technika malarska. Kwestia jest tylko tego, że używamy koloru ściany bazowej i czerni i próbujemy odwzorować projekt, jakim jest rycina. Zaczęliśmy pracę w czwartek po południu i to były prace przygotowawcze, przemalowanie ściany, zabezpieczenie terenu, a planujemy malować do środy. Znajdujemy się tutaj w szczególnej części naszego miasta, historycznej, przy zrewitalizowanej wieży Zamku Górnego oraz niedawno osłoniętym pomniku księcia Władysława Opolczyka i w ten sposób chcielibyśmy jeszcze zagospodarować tą wyjątkową przestrzeń, właśnie proponując tutaj tego typu mural. Cieszymy się bardzo, że już na etapie realizacji ten mural wzbudza ogromne zainteresowanie i taki właśnie był cel tego projektu. Wiele osób przechadzających się przez tutaj ten szczególny skwer zwraca uwagę, porównuje dzisiejszą współczesną panoramę Opola z tą historyczną przedstawioną tutaj na tym miejscu. W ramach projektu unijnego będzie również tak zwane doposażenie historyczne. Chcemy tą przestrzeń, którą już mamy, którą tu dysponujemy, doposażyć jeszcze w dodatkowe elementy. W salkach wystawienniczych Zamku Górnego stworzymy z prawdziwego zdarzenia zbrojownię, tak aby każdy odwiedzający mógł obejrzeć repliki mieczy, tarczy, hełmów, przenieść się w epokę średniowiecza i poczuć ją tu i teraz, zwiedzając Zamek Górny w Opolu.